Cześć i czołem, nowy odcinek ze znaną już osobą Marcin Gryn. Jesteśmy w jego gospodarstwie pod Zamościem, no i dzisiaj obiecany temat ziemniaka. Jako ciekawostka na początek zastanówcie się, co może łączyć sadzarkę do ziemniaków z opryskiwaczem. Daję wam chwilę. Też nie wiedziałem, dlatego zapytamy gospodarza, o co tutaj w ogóle chodzi. Mówiąc o ziemniaku, zacząć od tego, no skąd on się wziął, skąd on się bierze na naszych polach. No bierze się za pomocą sadzarki, musimy tego ziemniaka posadzić. Ten odcinek poświęcamy ziemniakowi, powiemy o całej technologii produkcji, od sadzenia, poprzez formowanie redlin, zbiór i pakowanie, jak to się u nas w gospodarstwie odbywa. No ale tym pierwszym punktem, żebyśmy go mogli później zbierać, sprzedawać, to musimy go posadzić. Akurat no, w końcu mamy ten ciepły okres, w końcu mogliśmy dzisiaj troszkę wyjść w teren, poopowiadać o tych maszynach na żywo. Właśnie skończyliśmy sadzenie ziemniaka, zbliżamy się do formowania redlin. Część redlin już jest na polu uformowana, część jeszcze czeka. I tutaj rozwiązując tą zagadkę... Ja czekam cały czas, cierpliwie. Widzowie też. Budując napięcie, już myślę, że jest na tym etapie, mogę zdradzić. No co łączy sadzarkę z opryskiwaczem? Pierwszy zabieg tutaj w przypadku ziemniaka, akurat zabieg fungicydowy, ochrony tych bulw przed rizoktoniozą. Stosujemy zaprawianie pasowe bulw oraz gleby. Tutaj to akurat jest też no, wykonane za naszą sprawą. Ta sadzarka trafiła do nas właśnie wiosną tego roku, przed samym sadzeniem. No i myśmy akurat wykorzystali nasz system zaprawiania z racji tego, że systemy fabryczne no posiadają trochę zbyt małe zbiorniki akurat na tą cieczę. Tej cieczy rzeczywiście są małe ilości stosowane na hektar. Ja jestem zwolennikiem stosowania górnych dawek wody, jeżeli chodzi o przygotowanie cieczy. W przypadku tego ziemniaka, żeby ta gleba, ten ziemniak były dobrze pokryte, dobrze zabezpieczone. No i tutaj właśnie wykorzystaliśmy stary opryskiwacz już, który był u nas na emeryturze, wrócił do łask. Opryskiwacz, tak jak wzorem zbiornika czołowego, jest zawieszony na przednim tuzie ciągnika, jego pompa jest zasilana silnikiem hydraulicznym, który kręci nam całą tą aparaturą. No i następnie takimi przewodami cała ciecz trafia nam do tyłu. Z tyłu w sadzarce mamy umocowane dwie dysze. Jedna dysza jest umocowana na tym płuszku, za którym wysadzane są ziemniaki, natomiast druga dysza jest zamocowana przed talerzami. Dzięki temu te bulwy, które spadają, są pokrywane cieczą z obu stron. Plus ta gleba, która gdzieś tam właśnie jest też, która otacza tego ziemniaka, pokrywa nam tego ziemniaka tą cieczą. No i tutaj właśnie stary opryskiwacz został wykorzystany do tego, żeby zaprawiać tego ziemniaka. No jest to, no, mówi się o samym procesie, że jest to zaprawianie, natomiast no, jest to typowy oprysk pasowy w zasadzie. Sama sadzarka jest to sadzarka polskiej produkcji firmy Remprodex. W sadzarce możemy zasypać ponad 1,5 tony ziemniaka, dzięki czemu no, posadzimy troszkę ponad 0,5 hektara, nawet przy drobnym kalibrażu, no, gdzieś tam 70-80 arów tego ziemniaka. No, ponieważ ziemniaka no, sadzimy od około 2,5 do 3 ton, to jest zależne od tego, jaką mamy kalibrację sadzeniaka. Sadzeniaków drobnych pójdzie nam mniej, mniej wagowo, natomiast większego sadzeniaka no, wagowo pójdzie troszkę więcej, ponieważ my się skupiamy na odpowiednich odstępach tych bulw w glebie. Jak z MTZ w zasadzie, nie? Tak, troszkę tak. No i tutaj sam system sadzenia jest dość prosty, są takie łopatki z łyżkami, te łyżki pobierają nam te sadzeniaki i w odpowiednich odległościach wrzucają do gleby. My rozstaw stosujemy 75 cm, czyli już troszkę szerszej redliny. Najszerszy... Kto oglądał, to wie, dlaczego jest w takim razie przerobiony New Holland pod taką szerokość. Tak, tak, stąd też właśnie New Holland pracuje z sadzarką, o ile z sadzarką no nie ma dużego problemu. No tam, tak jak pokażemy, kolejnym etapem, jakim jest formowanie redlin, musieliśmy dokonać małych modyfikacji przy formownicy po to, żeby już później nie rozjeżdżać tego, co posadziliśmy, gdyż dwa skrajne rządki są od siebie posadzone w odległości 2,25 metra. Więc tak dokładnie jak środki opon w ciągniku, taki jest rozstaw.
I właśnie od tego etapu nam się zaczyna ten ziemniak w polu, no bo ziemniak w zasadzie jak jest w gospodarstwie, to jest cały rok, bo jest w magazynie, z magazynu trafia w pole, ten sadzeniak jak wysadzimy, to cały czas kręcimy się już wokół tego ziemniaka. W tym roku pod ziemniaka no właśnie mamy założone doświadczenia w trzech technologiach, tak jak kiedyś wspominaliśmy, no, pług gdzieś tam chwilowo wrócił do łask na szczęście na niewielkim obszarze. Ja już wiem po tym, gdzie byłem operatorem tej sadzarki, gdzie sadziłem, że mi się wygodniej sadziło w technologii bezrkowej, dużo przyjemniejsza jazda po polu. No już nie chwaląc się po naszej maszynie, po naszej autorskiej technologii, to już w ogóle było miód, malina, ciągnij się sam. Kto nie widział poprzedniego odcinka, musi nadrobić, to jest ona tam pokazana, już wiadomo dlaczego takie jest. Ciągnik się sam prowadził, no i tutaj myślę, że tam wyjdą nam najładniejsze redliny. Dzisiaj myślę, że część redlin będziemy mogli pokazać, jak po kukurydzy wygląda ziemniak właśnie wysadzony po kukurydzy w bezorce. Natomiast no, będą to pola takie, które jakoś mnie tam bardzo nie satysfakcjonowały. Najciekawsze pola dopiero przed nami. No i może akurat wtedy uda nam się spotkać przy okazji jakiegoś pokazu polowego, żeby podzielić się na żywo tą technologią, która według nas jest najlepsza, jak to rzeczywiście w praktyce wygląda. Może zostawimy sobie część zbioru właśnie na taki jakiś pokaz. Wtedy rzeczywiście przekonamy się, jaka technologia zbioru jest najlepsza. No i stąd też była mowa o tych próbach, których właśnie tak wiele wykonujemy. Wszystko to jest związane właśnie z tym ziemniakiem, wszystko determinuje nam ten ziemniak. Z racji tego, że w moim gospodarstwie no, staje się on głównym źródłem dochodu, stąd chcemy to filarem. Jak najsolidniej właśnie ten filar zbudować. Także po posadzeniu przechodzimy do procesu formowania i myślę, że o samym procesie formowania za moment. Zmierzamy tam. Tak jest. No i co, redliny trzeba czymś uformować, no ale jakbym Ciebie nie znał, to bym sobie pomyślał, że gdzieś tam stoi jakieś nowe rozwiązanie, zakupę kasy, ale jeżeli Ciebie znam, to już wiedziałem, że coś wykombinowałeś, ale coś, co będzie nie to, że złej jakości, bo będzie bardzo dobrej jakości. To zresztą zobaczcie teraz w przybitkach, co to urządzenie potrafi, tak ale jest. To kosztowało ile? To jest nowe stare rozwiązanie. To kosztowało tam kilkanaście tysięcy. Udało się to dość okazyjnie kupić. Złotych. Złotych, nie euro, ani bitcoinów. Ciekawy temat. Także tak, to tam kosztowało kilkanaście tysięcy złotych. Maszyna no, po drobnej modyfikacji. Aha. Tak jak widać, musieliśmy sobie tylko w niej przerobić belkę zaczepową, ponieważ ona pracuje z ciągnikiem, który stał z opryskiwaczem i po to, żeby nie deptać tych rządków, które już wysadziliśmy, bo ta maszyna idzie po wysadzonych ziemniakach już, musieliśmy sobie przerobić tą belkę zaczepową, żeby traktor nam trafiał równo między rzędy ziemniaka. My akurat, są różne podejścia do uprawy ziemniaka. W naszych warunkach my stosujemy technologię taką dwuetapową sadzenia, czyli w pierwszej technologii ziemniaka sadzimy płytko na głębokość 8-10 cm, bulwa nam się nagrzewa. Następnie, jeżeli już widzimy, że te wschody będą się pojawiać, jedziemy taką formownicą, która nam tego ziemniaka głęboko przysypuje i formuje taką dużą, szeroką redlinę, w której będą się rozwijać te młode bulwy. Dlaczego taka technologia? Dlatego, że mamy gleby stosunkowo ciężkie, które się trudniej ogrzewają. Są te gleby płowe, więc jasne też. Jest to czynnik kolejny, przez który te gleby się wolniej ogrzewają. Kolejna sprawa, że bierne formownice no, na naszych glebach nie doprawiały dość dobrze tej struktury, żeby ona była właściwa dla tego ziemniaka, żeby ten ziemniak mógł się fajnie rozwijać. Jednak tych troszkę grubych brył było za dużo. Kolejna sprawa, że ten ziemniak u nas, co podkreślam, jest uprawiany w technologii bezorkowej, najczęściej po kukurydzy, gdzie tych resztek jest dużo. Stąd też wybór padł trochę przypadkowo, ale padł na maszynę aktywną. Maszyna tutaj posiada taki wał z zębami, które właśnie mają kierunek ruchu tak jak poziomy. Nie jest to tak jak w typowej broni aktywnej właśnie w siewniku, w zestawie uprawowo-siewnym, tylko te pazury widać właśnie kręcą się w osi poziomej. Między nimi są przerwy na redliny ziemniaka.
to nam glebę wzrusza, nam troszkę te resztki jeszcze kukurydzy, pozostałości porozrywa. Z tyłu są blachy, które tą redlinę ładnie nam uformują i rzeczywiście te redlinki w tej naszej technologii wyglądają pięknie, ponieważ powierzchnia redliny jest wyrównana, dzięki czemu możemy filtr herbicydowy stworzyć bardzo skuteczny. A jeżeli tą redlinę sobie rozbijemy, rozrzucimy, gleba ma tutaj taką strukturę jak tu, czyli widać, że są jeszcze takie gruzełki. Mhm. Ona nie jest rozpylona w pył. My nie mamy tutaj mączki z tej gleby, tylko rzeczywiście to są takie fajne gruzełki i nam się ta technologia z pomocą tej maszyny bardzo fajnie dopięła. To było, mówię, troszkę dziełem przypadku, ale jak to tak życie pokazuje, być. Tak miało być. No i tutaj właśnie przygotowujemy sobie te redliny, które później są chronione tym zestawem, tym opryskiwaczem, który stał na podwórku. Następnie ziemniaki już pod koniec sezonu zbieramy. Idziemy tam. W tym sezonie kombajnem Anna. Ten kombajn trafił do nas w ubiegłym roku. No jest to już technologia też wiekowa, aczkolwiek podkreślam, co ważne, technologia polska. Działa. Technologia polska tutaj akurat. Troszkę tych maszyn polskich w naszym gospodarstwie ostatnio przybyło. Akurat dajemy sobie radę jeszcze tym kombajnem. Myślę, że ten areał tych 15 hektarów w tym roku tym kombajnem wykopiemy. Jest to kombajn na hydraulicznym wysypie. W dobrym stanie, więc on sobie tutaj fajnie radził. No jego mankamentem, minusem jest troszkę mały zbiornik, który powoduje, że musimy dość często sobie tego ziemniaka wysypywać. Natomiast tych inwestycji w gospodarstwie jest dużo. Myślę, że kombajn do ziemniaka nowy pojawi się dopiero w przyszłym sezonie. Kombajn zbiera nam jeden rząd ziemniaka. Posiada taką wstępną taśmę selekcyjną, gdzie można właśnie odrzucić jakieś tam bulwy uszkodzone lub jakieś resztki, których nie chcemy zbierać. No i takie ziemniaki trafiają do skrzyniopalet, które są za naszymi plecami. W takich skrzyniopaletach są chwilowo przechowywane do czasu, kiedy nie zostaną te ziemniaki posortowane w maszynie sortującej, o której za moment. No i tym oto sposobem dotarliśmy do ostatniego etapu. Tak etapu, który pokażemy głównie ze zdjęć archiwalnych, bo teraz nie sposób jest pokazać tego urządzenia podczas pracy. Mamy okres, w którym sadzimy, Mamy okres, w którym sadzimy następnego ziemniaka. Tutaj akurat ostatnim etapem produkcji to jest spakowanie i sprzedaż. My to pakowanie właśnie sobie w ubiegłym roku usprawniliśmy, zainwestowaliśmy w sprzęt, który nam automatycznie zajmuje się naważaniem odpowiednich porcji ziemniaka. Mhm. Następnie są wycinane worki, wsypywana jest zawartość odważona i ziemniaka mamy spakowanego. Następnie maszyna zaszywa worek, przykleja etykietę i takie coś trafia już właśnie na paletę i bezpośrednio do sprzedaży. Są to maszyny dwie, które są razem ze sobą skomunikowane. Jedna maszyna posiada dwie taśmy, jedna szersza, druga węższa. Te taśmy, na przykład w przypadku ustawienia 15-kilogramowego, którą u nas najczęściej wykorzystujemy, one sobie z odpowiednią prędkością pobierają materiał, naważają do specjalnego zbiornika ten materiał, w którym on jest ważony. W przypadku, gdy tam ta wartość zbliża się właśnie ku końcowi, mamy 13,5 kg, obie taśmy tak mam zaprogramowane, że sobie zwalniają. W przypadku, gdy już ta sama końcówka, ostatnie pół kilograma jest naważane, szeroka taśma ustaje, idzie tylko taka wąziutka taśma, która dorzuca nam po jednym ziemniaku. Wtedy mamy tą powtarzalność idealną. Każdy worek mamy nawożony tam z 15 kg, bo mamy tą lekką nawiązkę. Nie ma nożyka, co jeszcze ziemniaczka w pół. To już nie, tak nie. Nie, a natomiast ta powtarzalność to jest naprawdę niemalże 100%. Super. Z tej maszyny ta maszyna daje sygnał wtedy do tej maszyny, otwiera się klapa tego zasobnika, ziemniaki wpadają do worka, który uprzednio był rozwinięty z rolki, tam jest taka rolka, w której mamy 3000 worków. Worki są wtedy z tej rolki rozcinane w tej maszynie na pojedyncze sztuki. Taki worek jest rozchylany, ziemniaki się do niego wsypują. Jeżeli ta maszyna uprzednia zamknie zasobnik, wtedy raszlownica przesuwa całą linię, podstawia kolejny worek, a ten worek, który był zasypany, jest zszywany i przyklejana jest do niego etykieta, wypada nam gotowy, spakowany towar.
Więc to nam bardzo usprawnia pracę, odchodzi nam tu właśnie co najmniej trójka ile ludzi. Osób? Trójka, co najmniej tak? Trójka osób, natomiast no tutaj też ciężko to porównać, ponieważ nawet to trójka osób przy standardowym ważeniu, przy wykorzystaniu zwykłej wagi na dziennie byłaby w stanie zrobić tam około dwóch, może trzech ton ziemniaka, no plus zarobić tym na fizjoterapeutę, którego później trzeba by było opłacić za ten wysiłek. Natomiast ta maszyna no dziennie jest nam w stanie tutaj w naszych warunkach, myśmy tak pakowali nawet do 15 ton przy nowym sortowniku, myślę, że ta wydajność dzienna nawet 50 ton będzie sięgała, ponieważ ograniczał nas jedynie sortownik. Te maszyny sobie spokojnie dawały radę, więc chcemy w tym sezonie gdzieś tam około 40-50 ton tego ziemniaka pakować. Co najważniejsze są to też, myślę, polskie maszyny. Też ważne. Tak, no. Tutaj no, ta firma polska Wegepak nam dostarczyła te urządzenia. No i też jest to duży atut, że jest to polski producent. Myślę z tego względu, że mamy stały kontakt, bardzo dobre relacje, jeżeli chodzi właśnie producent-użytkownik. Dzięki czemu my sobie przez ubiegły sezon fajnie dostosowywaliśmy, uczyliśmy się tych maszyn właśnie, jak je obsługiwać. I w tym sezonie będziemy jechać już pełną parą, też z tej firmy właśnie sortownik trafia do naszego gospodarstwa. Razem to stworzy taką fajną całość, gdzie będziemy mogli sobie to wydajnie spakować, no bo tutaj też no, ten towar musi być, już jeżeli go dobrze zbierzemy, no nie możemy sobie w tym etapie ostatnim go popsuć. No niestety ziemniak jest takim towarem jakościowym, który klient chce, żeby ładnie wyglądał, stąd też właśnie w tym ostatnim etapie musimy o niego najbardziej zadbać, żeby on nam się nie poobijał, żeby był wydajnie spakowany, ładnie spakowany i trafił rzeczywiście do tego, do obrotu jako atrakcyjny towar, no bo wtedy z tego będą jakieś pieniądze. No, które, do tego no, jest też dążymy. Głównym tutaj celem właśnie całej operacji ziemniaczanej. Powiedz mi, który teraz ogniw na całym tym łańcuchu, który pokazaliśmy, jest takim, który będziesz wymieniał? Pamiętam jedno właśnie tutaj na zewnątrz, to co mówiłeś, ale może ty masz jakieś jeszcze swoje spostrzeżenia i wiesz, co musisz usprawnić, żeby robić tego więcej. Przygodę z ziemniakiem my w zasadzie dopiero no, zaczynamy. No, w tym roku no, to już będzie te 15 hektarów, nie będzie to tak mało jak na nasze warunki. To jeszcze w tym roku akurat nam się udaje sprzedać wszystko. Natomiast no, chcąc gdzieś tam te horyzonty ziemniaczane poszerzać, bo jest to fajne źródło dochodu dla mnie, no to przechowalnia. Kolejny krok to mówię kombajn i przechowalnia. Jedno, żeby to z pola zebrać, druga sprawa, no też wszystkiego na raz nie sprzedamy. No to czyli to, finalny etap, o którym właśnie przed chwilą mówiłeś, to już, tak? To już idzie w setki, w tysiące ton tego ziemniaka, więc to gdzieś trzeba przechować. No my tego w tydzień nie wywieziemy, więc musimy mieć odpowiednie warunki, żeby tego ziemniaka sobie przechować. Tak jak pokazywaliśmy, on sobie tam w skrzyniopaletach leżał. Myśmy w tym roku mieli takie warunki, akurat w tym budynku, który był nieocieplany, dociepliliśmy sobie do słomą, mieliśmy system ogrzewania, no natomiast trzeba było go manualnie pilnować w przypadku przymrozków, noc, nie noc, środek nocy, trzeba było wstać, nagrzać, sprawdzić jaka jest temperatura, w odpowiedniej chwili wyłączyć, no było to troszkę takie męczące, dlatego teraz no, przydałaby się już przechowalnia z automatycznym systemem kontroli temperatury, wilgotności powietrza, żeby ten towar był rzeczywiście przechowywany w no, najwyższych standardach. Czyli już wiecie, czego możemy się spodziewać w najbliższych latach, jeżeli chodzi o gospodarstwo. Cóż, no ja jestem tutaj fajnie zaskoczony tym, jak to wszystko ewoluuje, bo naprawdę dużo się zmieniło od naszych tych poprzednich odwiedzin. Fajnie, że to tak wszystko rozwija, fajnie, że masz na to pomysł. Wypiszcie w komentarzach koniecznie, co wy o tym sądzicie, no ale moim zdaniem zmierza to w fajnym, ciekawym kierunku. Podsumowując, można powiedzieć, że jedyną stałą w życiu jest zmiana, więc nigdy nie wiemy, w którą stronę. Nie bójmy się zmian, tak? Tak jest, musimy oczywiście zmieniać to na to, co jest opłacalne. Jeżeli ziemniak jest opłacalny, tak jak twierdzisz, no to cóż, rób go najlepiej, jak potrafisz i tyle. Dziel się wiedzą z nami i z wami. Jeżeli wam się podobało, to pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji, dzwoneczku. Ja serdecznie dziękuję ci za tę ostatnią część. Ja również dziękuję widzom, no i myślę, że tutaj będziemy mieli już niebawem okazję spotkać się w gospodarstwie, tak jak sobie tutaj za kulisami rozmawialiśmy. Wtedy myślę, że puścimy stosowną informację i będziemy mogli troszkę na żywo spotkać się z naszymi widzami. Też trzymam kciuki za to. Cześć. Na razie.